Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Steelcar, cześć, ja dzisiaj zapraszam was do, miejmy nadzieję, nowej serii na moim kanale, jaką jest gierka Dual Kickers. Więc zapraszam was bardzo serdecznie, już wam mówię, co to jest za gierka, o co w niej chodzi, jak się w nią gra i tak dalej, i tak dalej. Dam to do gierek realistycznych, chociaż do gierek realistycznych do końca nie należy, jest to gierka całkowicie taktyczna, trochę strategiczna, po prostu trzeba myśleć, robić jakieś fajne taktyki, jak tutaj wbić się do danego domku, jak tutaj zabić terrorystów, jak tutaj na przykład rozbroić bomby, albo uwolnić jakichś zakładników. Gierka dosyć ciekawa, ja już mam tutaj poziom oddziału 11. Jeśli ktokolwiek by zapytał dlaczego, troszeczkę sobie pograłem pojedyncze misje, żeby się oswoić z gierką. Troszeczkę mnie wciągnęła, troszeczkę mocniej. Ale z wami chciałbym zagrać kampanię, a żeby zagrać kampanię trzeba było mieć minimum 6 poziom oddziału, więc po prostu to wbiłem. Jeśli chodzi o nasz oddział, to mamy tutaj dosyć sporo różnych ludzi, do których możemy dawać różne specjalizacje. Oczywiście na początku mamy tylko i wyłącznie pointmana, potem mamy assaultera, czyli osoby z karabinkami szturmowymi i tak dalej. Mamy tarczę, którą po prostu kocham i ubóstwiam, a następnie jeszcze nie mamy odblokowanego breachera, czyli kogoś ze strzelbą, i stealth, czyli kogoś z tumikiem, który robi wszystko po cichu. Moi drodzy widzowie, to jest dosyć ciekawe, ponieważ kiedy zginie nam jakaś postać, tą postać na niczym świecie tracimy. Ja sobie tylko nazwę tutaj, że to jest Steelgar, a to jest ASG Maniak, prawda? To są dwie moje postacie, którymi grałem od początku i robiłem wszystko, żeby nie zginęły. Sami widzicie, że ukończone misje 29, zabici wrogowie i tak dalej. Oni normalnie dostają tutaj umiejętności i tak dalej, więc jest to dosyć spoko opcja. Dlaczego Steelgar stracił bronie wszystkie? Ja już mu robię tutaj bronię, mamy tak. Mamy różne tutaj ulepszenia, które kupujemy za gwiazdki, a gwiazdki po prostu dostajemy za zrobione misje. Tak więc zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i gramy już w kampanię. Misja pierwsza, zwykły dzień w pracy, zagram sobie od początku, bo chciałem tylko zobaczyć, jak to wygląda. Klikamy start i niech się dzieje, wola nieba, wygrać zawsze przecież trzeba. Zapraszam do oglądania, nie zapomnijcie o łapce w górę, bo mam nadzieję, że będzie z tego seria. Strasznie fajna gierka. Przy okazji ogłoszenia parafialne, dajcie mi sekundę, proszę bardzo. Nowa koszulka Steelgara, nie do kupienia, ale pomyślę, co z nią zrobić, tak więc myślę, że będzie z tym ciekawie. Dajcie mi tylko dać wam jeszcze troszeczkę głośniej gierkę. No i gramy. Tak wygląda gierka. Mamy tutaj różnych funkcjonariuszy naszych rozmieszczonych. W tym przypadku w misji mamy do wyboru cztery postacie. Cztery postacie mogą być na w grze. Rozmieszczamy to sobie tak po prostu, żeby to jakoś było. ASG Maniak, Privater, Devil Dog, Troll. Gdzie jest Steelgar? Steelgar, chodź tu. Ty jesteś lepszy, bo masz umiejętności. Mam tutaj tarczę, pointmana i tarczę, okej. Okay. Zaczynamy. Teraz jest jakby pauza w grze. Czyli... Nie jest za głośno? Nie, powinno być spoko. Czyli po prostu rozmieszczamy naszą taktykę. I można grać na dwa sposoby. Można grać tak, że teraz sobie wszystko robimy. Dajemy sobie tutaj gdzieś każdy jeden podpunkt i robimy, gdzie strzelać, gdzie atakować, gdzie ta i tak dalej. Czyli możemy dosłownie wszystko ustawić na samym początku gierki. Albo możemy grać jakby w czasie rzeczywistym, czyli po prostu na żywo kierujemy nimi, celujemy nimi, mówimy, gdzie mają rzucać jakieś granaty, jak wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Więc dobra, ja zrobię sobie to tak. Otworzymy od razu drzwi, bo niestety nie mamy ładunku wybuchowego. On nie ma ładunku wybuchowego, serio? Brak ładunków do wyważania drzwi, a ten? Dajcie mi chwilę. Anulujmy mu to wszystko. Ten ma ładunek, dobra, to niech ten w takim razie idzie, wysadzi tutaj, da ładunek. Ten już tutaj wejdzie obok drzwi i będzie patrzył i celował. Ten już niech też się ustawi. I ten również za nami niech się ustawi. Dobra, niech oni wszyscy patrzą, teraz robimy tak, wysadzamy to, pauza. Ten niech się cofnie, tarcza niech wejdzie. Ponieważ tarcza, ja mam najlepszą tarczę prawdopodobnie w grze. Ona tutaj może iść i robić po prostu za super ekstra rzecz. Dobra, widzimy, że tutaj typko, on ma celować, on niech wejdzie sobie odtąd. Troszeczkę się niech chroni za tarczą, poceluje. Następnie wchodzi drugi typek, ten musi trochę niżej zejść, bo są w celu. Ten niech pójdzie tutaj, tarcza idzie do przodu, druga tarcza niech wchodzi. Bardzo często można grać tak, że naprawdę można na samym początku, uwaga, tutaj niech tarcza się schowa, bo ma jeszcze typka od dołu. Ten niech wejdzie tutaj, bo się zasłaniają nawzajem. Tutaj musimy od dołu kogoś zniszczyć. Udało się. No i niech tarcze tutaj wchodzą. O, dobra, udało się tego tutaj dobić. I gramy dalej. Tak właśnie, moi drodzy widzowie, ta gierka wygląda. Te wszystkie niebieskie punkty to są... O, cholera. Nie skapnąłem się, nie dowiedziałem się, czy on jest ranny. Troszeczkę tylko. Ale udało się wygrać, więc tak to właśnie wygląda. Gierka bardzo mocno taktyczna, myślę, że wam się spodoba. Ja naprawdę się po prostu w niej zakochałem. Tylko pozwólcie, że może, bo ja nie wiem, gdzie kamerkę ustawić. Bo jeśli mam ją tutaj, to wam trochę przeszkadza. Jeśli mam ją tutaj, to też ona trochę przeszkadza. A gdybym miał ją na dole, pomyślę, bo każda mapka jest po prostu duża, więc gram dalej. Dobra, o, poziom oddziału 12. Mam już tutaj ludzi ze strzelbami. Powiem szczerze, że jest to strasznie fajna opcja i zawsze chciałem nimi zagrać. No ale dobra, zobaczymy. Teraz mam kamerkę na poziomie oddziału i na tych, ale to nie jest ważne. Czekajcie, mamy doktrynę, czyli nowy poziom. I to są tak jakby umiejętności, nasze perki. A, to jest dosyć fajna rzecz, to jest lepsze. To jest broń długa, której ja do końca nie używam.
No ale broń krótką już mam wymaksowaną, więc dobra, gram dalej. Trzech zakładników, trochę wrogów, wchodzimy, myślimy i gramy, dobra. Tarcza, Stilgar pierwszy, ASG Maniak jako drugi, który mógłby ten, ale on nie ma... No właśnie, on nie ma ładunku wybuchowego, a spróbujemy bez ładunku wybuchowego tutaj wbić, bo ładunek wybuchowy może również zniszczyć, niestety może zniszczyć po prostu... Czekajcie, dajcie, zrobimy tak. Ja wam nie będę przeszkadzał, ponieważ tam po lewej rzadko coś się dzieje, a następnie zaczyna. Niestety właśnie ładunek wybuchowy... O, jak proszę bardzo, dobra, zrobimy może tak, tak. On już nie od razu tutaj wchodzi. Niech tarcza od razu tutaj wchodzi. Troszeczkę krzywo zacząłem, powiem szczerze, ale... cholera, nie spodziewałem się ich tutaj tyle, szczerze mówiąc. Dobra, tutaj się jedni na drugich jakby nachodzą, ale to nie powinno być problemu. Tutaj widzimy, że się drzwi otwierają. Niech tutaj tarcze na razie wchodzą, pointmeni na razie niech nie strzelają, ale ten niech zejdzie na dół, żeby pointmen mógł strzelać. Jeśli mamy tarczę, to po prostu o wiele gorzej celujemy. Ten może niech sobie tutaj przez szybę trochę popatrzy. I robimy tak, tutaj jest jeden, tutaj się strzelają, niech tarcza już idzie. Bronimy trochę pointmana. Mam tutaj zakładników, ale... O cholera! Widzieliście ten typek zabił? No nie wierzę, dobra. Ten typek tutaj zabił zakładnika, który był na dole. To zrobimy tak, bo nas jeszcze tutaj zabiją. Ej, czemu ten pointman się zbukował jakoś? Dobra, ten musi wejść, bo się blokują. Ten musi wejść, bo się blokują. Pointman musi iść tutaj. A ty celuj gdzieś tam, bo to jest bardzo niebezpiecznie. Nie chcę na razie grać na żadne flashbangi, możecie mi wierzyć czy nie, ale to nie jest w ogóle potrzebne. Teraz tak, ten pointman niech tutaj wejdzie. A ten niech już idzie tędy, żeby się nie blokowali jakoś. Pointman niech sobie idzie za biurko. A my już tutaj wchodzimy coraz to bardziej, bo tutaj jest typek, który może trafić nam w zakładnika. A najczęściej misje wyglądają tak, że zakładników po prostu musimy dobrze chronić. Więc dobra, zrobimy to tak, niech tarcze tam będą obstawiać. My tutaj będziemy ciągle patrzeć tym pointmanem. Wiem, że tutaj nikogo nie ma, prawdopodobnie. Niech tutaj tarcze wchodzą, pointman też niech tutaj patrzy i celuje. Dobra, tarcze niech wchodzą. Mógłbym rzucić tutaj bez żadnego problemu flashbanga, ale myślę, że to będzie zbędne. Szczerze mówiąc, zrobiłbym tutaj taktykę, ale dobra, zaryzykuję, co nie? Jest tu jeden. Dobra, już wiem, o co chodzi teraz tej misji. To jest misja, w której mamy niestety zasadzki, misje i wszystko, więc... O cholera. Dobra, źle zrobiłem. Potwierdzam info. On już jest mocno ranny, więc niech on się wycofa. Ten niech sobie tutaj celuje. Tarcza, która bije w tego, dobra. Tu jest jednak dosyć ważny flashbang, powiem szczerze. Tutaj tarcza może zaryzykować pójście. No, typek, traf w niego, traf w niego! Tarcza niech idzie, ten niech idzie. Pójdziemy pointmanem od... Dobra, może nie. Zrezygnujmy. Tarcza niech będzie tu, tutaj niech będzie ten typek. Ten niech patrzy w prawo, ten niech zostanie tutaj przy drzwiach. Tym rzucimy flashbanga do środka. Bo jest tam typek, który ma zakładnika. Coś się zbugowało, halo! Co za głupi typek rzucił flashbanga sobie pod nogi, co nie? Dobra, niech jeszcze raz tutaj rzuci. Wiem, że tutaj jest typek od dołu, ale... Czemu on rzuca? Co za debil, widzicie co on robi w ogóle? On rzucił flashbanga na biurko. Dobra, robimy tak, bo wiem, że tutaj też jest typek, ale... No, pięknie, rzucił chociaż go. Pięknie, jeszcze na dole jest typek. Dobra. Byli tutaj troszeczkę jakby nie patrząc. Dobra, tutaj niech moja tarcza jeszcze zejdzie, bo myślę, że ktoś może być na dole. On niech sobie przeładuje. Ten pointman niech sobie tutaj tylko po prostu postoi, niech tam patrzy, to nie ma znaczenia. Tarcza tutaj niech tylko wbije. Tutaj ktoś może być, nie ma nikogo, czyli jest na dole. To się mogę bać, bo tutaj jest typek mój, który jest ranny. Dosyć mocno, on też jest ranny niestety. Dobra, tu już ludzi nie ma. Tam gdzie jest niebieskie, to znaczy, że tam nigdy... Tam nie patrzyliśmy po prostu. Czyli tu może być typek tylko i wyłącznie? Serio, tutaj będzie typek? O kurde. Dobra. Czy ja serio tutaj ten? Myślałem, że... O kurde. Nie wiedziałem, że w przypadku tej misji... musimy na najczarniejszym świecie zakładników jakby ratować jeszcze, że musimy do nich podchodzić i zabierać do strefy ewakuacji. Rozumiem, bo w pojedynczych misjach, pewnie zapytacie mnie dlaczego, co, jak, gdzie i kiedy. W pojedynczych misjach nie było czegoś takiego, w pojedynczych misjach wystarczyło na najczarniejszym świecie. A tutaj jeszcze może być typek, o cholera. Nie, tutaj jeszcze my w ogóle nie byli, zobaczcie, że jest niebieskie. Idź po tego. No i teraz sobie możecie i wyjść razem. Ty już możesz sobie tutaj wyjść do strefy ewakuacji. Ten niech pójdzie jeszcze po tego, potem zawrócimy. I tak, ja mówiłem, to jest jeszcze typek jeden był. Czyli nie trzeba na strefę ewakuacji, no ale tak jak mówiłem jednak,
Trzeba zabić wszystkich. Dobra, lecimy dalej. Strzelanina gangów, stacja metra przy ulicy. Dosyć sporo wrogów, dosyć sporo terrorystów. O cholera jasna. 8 funkcjonariuszy, ja jestem tutaj starczą. Tarcza na takie coś jest bardzo słaba. To jest po prostu otwarty teren. Troszeczkę średnio działa. Devil Dog Troll. Czyli tu jest mój oddział jakby. Ranny. No jak oni są ranni, to ja nimi wolę nie grać aktualnie. Więc mam po prostu teraz ludzi, którzy nie są jakby wyszkoleni. A najgorsze jest to, że ja im chyba w ogóle nawet nie dałem broni, ani kamizelek, ani nic. Ale mają umiejętności, więc... Jako perki mi chodzi, co nie? Więc myślę, że to i tak będzie spoko. Tutaj nikogo nie powinno być, tutaj niech tarcza tylko wejdzie. O cholera jasna, dobra, tego się nie spodziewałem. A to jest właśnie to, co mówiłem. Dobra, jeśli już się zaczęło tutaj... W takim razie wbijamy tutaj, tam nikogo nie powinno być. Ty wbijasz, patrzysz. Ty wbijasz do końca. Ty już uciekasz do góry. Celujesz w tego w dół, ty wychodzisz ze ściany. Tutaj się strzelają, ty celujesz w tego. Chcę zrobić, żeby... Uciekaj, bo może dostać dosyć mocno. Nie założyłem, że to jest tyle szyb, to jest po prostu okropne, kiedy jest tyle szyb. Pójdziemy tak. Ty już idź tutaj przy boku, ty też idź tu przy boku. Ty idź już tylko do ściany, żeby... Ciebie nikt tak jakoś brzydko nie zruchał, za przeproszeniem. Dobra, idziemy tak. Oni niech tutaj będą przy ścianie. To nie jest zbyt dobry pomysł, ja nie mówię, że ten, ale... Po prostu wolałbym zagrać to troszeczkę od tyłu, skoro oni są wszyscy jakby skupieni na nich, a tutaj każde jakby wyjście jest obstawione, czy to ten tutaj, tylko tego troszeczkę niżej, żeby on tutaj nie strzelał jakby w niego, jeśli ktoś tutaj wejdzie, to zaryzykuję jakby starczą od boku. Niech oni sobie tutaj wejdą. Ten niech tylko posprawdza wszystkie miejscówki. Dlaczego on niszczy drzwi przesuwane? To one się nie powinny otwierać. Oj, teraz się boję. O, nie, dobra. Pauza, strzelaj. Dobra, jest dobrze. On nie jest ranny, dobra, niech on tutaj wejdzie. On niech sobie przyładuje. On niech tutaj dojdzie, on niech sobie ładuje 6x8. A, i wbijamy w tym samym momencie. Ten niech jeszcze tutaj dojdzie, niech jeszcze przez okna coś zniszczy. I ten jeszcze niech zastrzeli. Dobra, udało się, moi drodzy widzowie. Więc tak to właśnie wygląda. Ja dużo mówię, ale po prostu tutaj lubię dużo mówić, bo jednak w tej grze trzeba trochę mówić. Nalot na laboratorium narkotykowe, no to trochę boli. Dobra, osoby się leczą tak jakby... Tak jakby Breacher Force. Nie, damy mu assault może, bo ja mam M4 tutaj. Damy mu najlepszą kamizelkę i lepszy pistolecik. Ładunek, dobra, niech będzie i tak. No tak, bo ja w ogóle tamtym, no, nic nie dawałem tak jakby. Strasznie lubię pointmenów, oni tak dobrze strzelają. Tylko im dam kolciki, bo są o wiele lepsze. No i kamizelki, dobra, oni są ranni, więc nimi i tak teraz nie zagramy. Tymi na żółto i czerwono. Nie chcę, że na razie tych Breacherów, bo nigdy nimi nie grałem, więc... to jest takie, wiecie, losowe wtedy. Ważne, żeby ci ludzie mieli jakieś dobre kamizelki i lepsze pistolety, a pointmeny naprawdę są genialne, oni tak dobrze strzelają. Ja mam po prostu na maksa ulepszone strzelanie z pistoletu, więc to jest po prostu pewne, że kogoś zabiją. I dobra, lecimy dalej. Ile już nagrywamy? 13 minut, wow. Może dam wam trochę głośniej. Dobra. No jednak ta gierka, dobra, Viking jest tutaj ranny, ASG Maniac, Stilgar. Niech Stilgar idzie pierwszy, niech Viking idzie na maksa z tyłu. Tutaj mam gdzieś assault, gdzie on jest. Tutaj jest assault, karabinek M4. Dobra, robimy tak. Dobra, Stilgar niestety nie może tutaj nic zrobić. W takim razie usuńmy to. Zróbmy inaczej. Niech to wysadzi typek bombą. Niech Stilgar już sobie tutaj popatrzy. Co by na to, aby zrobić taki challenge? Dobra, blow up, ten idź do góry, on mnie nie obchodzi. Pointman niech tutaj idzie, a najważniejsze, żeby tutaj wchodziła tarcza. Bomby to są, o cholera jasna, nie, to są dowody, ujuju. Dobra, najważniejsze, żeby tarcza wchodziła pierwsza, reszta nas tak zwane nie obchodzi. O cholera, to jest... Dobra, cofaj się! Co ja odpierdzieliłem? Assault, strasznie go mocno potrzebuję. Karabinki są strasznie celne, M4 jest po prostu genialna. I robimy to tak. Co masz tam patrzeć? Oni te dowody chyba zabierają. Niestety mój jest dosyć sporo już ranny. Niech tutaj tarcza wejdzie do góry, popatrzy. Czy on umarł? Nie, jeszcze nie. Dobra, nie mogę, teraz jest ogień krzyżowy, co nie? Robimy tak. Dobra, nie, nie robimy tak. Nie spodziewałem się, że tutaj tyle osób będzie, ja pierniczę. Dobra, zróbmy tak, tak. Musimy zagrać o wiele bezpieczniej. Nie założę nigdzie. Dobra, ten niech tarcza tutaj wchodzi. Trochę głupia misja, powiem szczerze, dlaczego? Bo na świecie jest strasznie dużo. Dobra, zrobimy tak, niech on tutaj celuje.
I wszystkie osoby, które będą tutaj wchodzić przez te drzwi. Tarcza będzie brała wszystko na siebie. Assaulta damy tutaj, bo on po prostu genialnie strzela. Niech tarcza dojdzie odtąd. Niech tutaj jeszcze jedna tarcza pójdzie. Tutaj flashbangi mało co zrobią, co nie? Dobra. Stój, stój. Niech oni stoją i strzelają. O cholerę, tutaj. Wow! Mag 10 takie mocne, ale trudna misja nam się trafiła. Czy to nie ma jeszcze gdzieś indziej rozstawienia albo coś? Bo nieraz jest tak, że możemy jakby z dwóch miejsc różnych wyjść, co nie? Tutaj oczywiście mógłbym zagrać po prostu na milion flashbangi, ale te flashbangi są dosyć słabe. Dlaczego? Bo one mają bardzo małe jakby pole rażenia. Tak bym nazwał. Gdzie jest ta tarcza? Cholera jasna. Tu masz iść. Celuj ciągle tam, ale idź do tyłu. Zrobię tutaj karabinierka, żeby miał jak najlepszą widoczność. I pointmana, który zawsze będzie patrzył na drzwi, i ten, co będzie patrzył na drzwi. A tutaj niech idzie tarcza. I tutaj zrobię pointmana, który rzuci flashbanga za niedługo. Robimy tak. Ten rzuca tutaj flashbanga. I wchodzimy. Dobra, cofaj się. Dobra, udało się go zabić. Teraz musisz patrzeć na górę. Dobra. Jest lepiej, dobra, teraz nie wchodzi assault. Bo on ma po prostu najlepszą celność. Widzicie, jakiej odległości go zabił, tak po prostu. Dobra, krata zamknięta na kłódkę, tego nie mogę zniszczyć. Tutaj niech tarcza idzie, on niech ciągle tutaj patrzy. Niech pointman podejdzie do tych drzwi i ciągle tam patrzy. Niech assault też sobie już tu idzie. Dobra, teraz tak, on niech patrzy tutaj, ten niech patrzy w prawo. Dobra. On ma flashbangi? Ma. W takim razie robimy tutaj taki trik. On tutaj rzuci flashbanga i wchodzisz. Pusto, dobra. W takim razie wchodzimy tutaj, bo tu już nie ma co. No dobra, sprawa jest taka, że mamy dosyć spore problemy. Ja nie gram tutaj wszystkim, bo tutaj naprawdę ich nie potrzeba aż tyle. Dowody zostały zniszczone. To ja tego nie wygram, tak? Wiecie dlaczego? Bo ja mam tarczę i mam na specjalne kamizelki, które są cholernie wolne. A i sprawa może wyglądać tak, że ja tej misji nigdy nie zrobię na moim oddziale, ponieważ on jest po prostu strasznie mało mobilny. I sami widzicie, że ja tutaj mam problemy. Ja tutaj mógłbym po prostu zrobić na Hama, wejść na przykład, forsować każde następne te, bo tam po prostu musimy poniżej minuty dojść, tutaj, aż do tego laptopa. I oni tego nie mogą zniszczyć. I problem jest taki, że mamy naprawdę mało czasu. Pomimo tego, że mam pointmenów, to bardzo duża jest właśnie szansa na to, że... O, sami widzieliście, że tutaj zginie ktoś. I zrobienie tej misji, nie tracąc nikogo, będzie cholernie trudne. Tarcze są za wolne, ja nawet ich tutaj nie wysyłam. Strzelaj, strzelaj! Dobra, musimy robić to tak, musimy to robić to tak. Kurde, nie. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem. Dobra. To są właśnie pointmeni, są genialnie. Oni strzelają tak, że ja pierniczę, ale mam mało czasu. Nie biorę tutaj tarcza, ani asaltów. Dobra, cofaj się. Teraz musimy już tymi szybko wejść. Niech on wejdzie tędy, niech on idzie od góry. Niech ten też idzie od góry. A ten idzie środkiem, celuj. Pięknie. Pięknie. Zajmuje się niszczeniem dowodów. Czemu oni w nich nie strzelają? Nie rozumiem tego. Chyba musimy tego do laptopa dojść. Duża skrytka z narkotykami, dowody. Pusto, pusto. Ty niech wejdziesz tutaj, tylko musisz nie zginąć. Don't shoot, don't shoot. Niestety jest minus taki, że te dowody zostały zniszczone. A ja ich po prostu nie mogę jakby zebrać. I sam widzisz, że oni chodzą i niszczą te dowody. Kurde, ja bym do nich po prostu zaczął strzelać, a nie się męczył jak jakiś piździec, nie wiadomo co. Oni te dowody niszczą, sam widzicie. Ten niech tutaj wchodzi, popatrzy w lewo, w prawo. Dobra, nieważne.
Dobra, on tutaj trzyma ich teraz, co nie? Ten jeszcze tutaj tego złapie. Dobra, oni tutaj wszystkich skuli, więc jest spoko. Tego też skuj. No dobra, no i sprawa wyglądała tak, że udało nam się zdobyć te dowody niektóre. Niestety bardzo dużo tych dowodów. Coś się ten pan chyba zbukował. Podnieś ten dowód. Sprawa wygląda tak, no, że sami widzicie, że się trochę zbukowało tego. Czekajcie, tutaj zrobimy może jakąś inną akcję. Zrobimy tutaj ładunek wybuchowy, bo nie wiem kto tam będzie, a jesteśmy ranni. Dobra, ma dowody. Wysadzamy, wchodzimy. Patrzysz w prawo, patrzysz w lewo, wysadzaj, wchodź, nie ma nic. Dobra. Teraz tak, te dowody zostały zniszczone, te dowody zostały zniszczone. Więc to jest troszeczkę minus, nie powiem. A i minus jest taki, że ja do końca nie wiem co teraz zrobić. Bo co my możemy jeszcze tutaj zrobić, tak szczerze? A tutaj są, kurde, tutaj są te dokumenty, dopiero teraz zauważyłem. Dobra, tu są jeszcze jakieś dokumenty. Czy gdzieś tutaj są jeszcze jakieś ważne dokumenty, czy nie? Nie, dobra, udało się. No, jedna gwiazdka. Jedną osobę my stracili. Trochę bieda, mam nadzieję, że nikt ważny. Muszę zobaczyć w oddziale, kogo my stracili, tak szczerze mówiąc. Jakąś trzecią osobę zabić w akcji, zostanie zastąpiony po rozpoczęciu nowej kampanii. No to trudno, no, mówi się trudno, no, nieraz się kogoś traci. Gdybym sam grał, to bym to popróbował, ale jako, że to jest odcinek, to trzeba pokazać nieraz, jak się przegrywa, moi drodzy widzowie. 22 minuty odcinek trwał, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, pa, pa.